bardzo krótkim czasie zapełnił nam się grafik, bo zrobiliśmy zapisy na te konsultacje po to, żeby mieszkańcy mieli komfort, mieli też poczucie, że zostaną przyjęci przez specjalistę, więc na ten moment, czyli na rozpoczęcie badań możemy powiedzieć, że miejsc już nie mamy, ale przychodzą kolejne osoby. Staramy się, żeby w tych lukach między kolejnymi przyjęciami znaleźć też dla nich czas. Mamy kardiologów, mamy dietetyka, mamy studentów kierunku lekarskiego, którzy mierzą ciśnienie, przeprowadzają taką rozmowę instruktażową. Wszystko po to, żeby dla osób, które dziś przyjdą, po pierwsze zapewnić taką podstawową diagnozę, takie badanie profilaktyczne, przesiewowe właśnie pod kątem chorób sercowo-naczyniowych, ale też po to, żebyśmy my jako pacjenci, otrzymując tę wiedzę tutaj od specjalistów, odroczyli ten moment, kiedy będziemy musieli faktycznie pójść do lekarza, a może uniknęli go, jeżeli będziemy prowadzili odpowiedni tryb życia, jeżeli będziemy stosowali się do tych wszystkich zaleceń, czy to dietetycznych, czy to takich prozdrowotnych, na przykład zaleceń ruchu. A w centrum mamy serce, czyli walentynki, dzień zakochanych, no i dbamy o to serce, żeby mogło kochać. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Klinicznym wprowadziliśmy właśnie tego typu usługę tutaj na terenie centrum. Jest to niezwykle potrzebne, bo o serce trzeba dbać zarówno na zewnątrz, ale też jak najbardziej w środku. I to niezależnie od wieku, więc zapraszamy zarówno młodych, jak i osoby starsze. Na pewno się przebadam i skorzystam. Podkreślę również to, że to nie pierwsza tego typu współpraca ze szpitalem uniwersyteckim, więc na cykliczność kolejnych badań będziemy zapraszać w trakcie roku. Współpracę mamy właściwie stałą, a dzisiaj to jest taki fajny akcent święta walentynkowego, tak, w takim innym troszeczkę charakterze prozdrowotnym i zadbania o swoje serduszko, prawda, w ten sposób taki bardziej medyczny. Myślę, że takie zawody miłosne lub uniesienia miłosne powodują wiele różnych sensacji, no szczególnie arytmii i różnych innych problemów lub wydarzeń takich sercowych, a my musimy zadbać o serce głównie wiedzą i profilaktyką. Także zachęcam szczególnie do kardiowyzwania, do wykonywania wielkiej ilości kroków, do tego, aby się przebadać, do tego, żeby mieć świadomość tego, co się dzieje w rodzinie, do tego, żeby zmierzyć czasami tętno i ciśnienie, po to, żeby może nie u siebie znaleźć arytmię, ale na pewno u swoich rodziców. Niezależnie od wieku, niezależnie od naszych obciążeń, o serce możemy zadbać i na pewno możemy sobie przedłużyć życie. Udowodnione jest, że wykonywanie regularnego wysiłku fizycznego, regularnej aktywności nie tylko nam poprawi komfort, jakość życia, poprawi nam samopoczucie i nastrój, ale na pewno nam wydłuży życie. Jeżeli jest to jeden wieczór i na ogół nasze żywienie jest zdrowe, może mówiąc tak najprościej, no to możemy sobie pozwolić naprawdę na wiele produktów. Jednak jeżeli nasze żywienie na co dzień wymaga wiele do życzenia, no to na co dzień na pewno warto zwracać uwagę na to, żeby na naszym talerzu pojawiały się kolorowe warzywa i owoce, żeby były tam dodatki zdrowych tłuszczów roślinnych, jakieś orzechy, pestki, no nawet nie jakieś, ale jeżeli będą to orzechy włoskie, migdały, pestki dyni czy nasiona. Jest to świetny dodatek chociażby do takiej sałatki owocowej. Jeżeli będzie to posiłek wytrawny, no to warto również zadbać o to, żeby znalazły się w nim węglowodany złożone, oczywiście też porcja warzyw. Jeżeli będzie źródło jakiegoś chudego białka, czy to będzie ryba duszona, czy to będzie jakiś indyk, kurczak lub nawet chude czerwone mięsko, jak najbardziej może stanowić cenny element naszego żywienia. Jeżeli chodzi o sam cukier, to też bądźmy świadomi tego, że to nie można powiedzieć, że cukier uzależnia, bo nikt z nas nie wyciąga cukierniczki, nie zjada 5 łyżek cukru. To nie sam cukier nas uzależnia, ale najczęściej połączenie cukru i tłuszczu, które oprócz tego, że jest dla nas smakowite, no to również sama konsystencja, które te dwa składniki nadają, powodują to, że odczucia organoleptyczne w naszej jamie ustnej powodują to, że zjadamy tego więcej. Cukier w postaci przetworzonej żywności, napojów owocowych, napojów gazowanych, słodkich przekąsek jest niestety nagminnie nadużywany i nie mamy wątpliwości, że prowadzi do rozwoju nadwagi i otyłości, a to z kolei do szeregu zaburzeń kardiometabolicznych. Im nasza dieta będzie mniej przetworzona, mniej bogata w gotowe produkty, tym możemy ze spokojną głową od czasu do czasu pozwolić sobie na coś, co niekoniecznie będzie miało 2-3 rzeczy w składzie. Ale mówię tu o 80-90% zdrowego żywienia i te 10 okazjonalnie, jak jesteśmy gdzieś na imprezie, spotkaniu rodzinnym, z najbliższymi, jakkolwiek. Pamiętam.
pomiar ciśnienia tętniczego tutaj jest mierzony. Pomiar ciśnienia tętniczego jest jednym z takich podstawowych, najważniejszych parametrów, które pacjent może sobie wykonywać sam w domu. To jest pomiar, który informuje nas o naszym stanie i przede wszystkim ważna jest jego dynamika. Jeżeli widzimy, że ciśnienie się stale wysoko utrzymują, należy wtedy udać się do kardiologa, należy albo do lekarza rodzinnego w pierwszej kolejności i poinformować o wysokich pomiarach ciśnienia tętniczego. To może być ważny ostrzegawczy znak i wskazówka do zadbania o siebie.